100 drzew zostanie zasadzonych w czwartek na najnowszej części suwalskich bulwarów. W akcji wezmą udział przede wszystkim przedszkolaki. Asystował im będzie prezydent Suwałk. W czwartek o godzinie 11 chcemy przeprowadzić właśnie taką akcję poniekąd edukacyjną, poniekąd ekologiczną, z udziałem przedszkolaków, z udziałem uczniów szkół podstawowych i zasadzić na suwalskich bulwarach, tych nowych suwalskich bulwarach, które są budowane, ponad 100 drzew. Będą to już drzewa duże, drzewa wyrośnięte, nie będą to jakieś małe sadzonki, także będą to już takie drzewka, które będą rzeczywiście imponowały swoimi rozmiarami. Nowy drzewostan z pewnością ubogaci rekreacyjny teren w pobliżu budynku starej łaźni. W przyszłości drzewa dadzą i cień, i tlen. Jak nas zapewnił Kamil Sznel, choć głównymi bohaterami przedsięwzięcia będą najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, każda dorosła para rąk się przyda. Każdy może pojawić się jutro przed południem na bulwarach i własnoręcznie posadzić roślinę. Jeżeli mieszkańcy Suwałk mają ochotę przyjść i zasadzić razem z nami te drzewa, serdecznie zapraszamy. Tak jak wspomniałem, tych drzew będzie ponad 100. Będą to duże drzewa, więc na pewno każdy będzie mógł swoją cegiełkę do tego aktu dorzucić.